A no witam, stała się ciekawa rzecz, w sumie dosyć logiczna, że się wydarzy, będzie dzisiaj jeszcze film oczywiście o Majorze i tak dalej, wiadomo, bo musi być pierwszy jednak o dropów, ponieważ ten reset dropów jest troszeczkę inny niż zazwyczaj i warto się mu przyjrzeć, mm, ze względu na to, że po prostu e, może on troszeczkę przetasować rynek albo być on może nie, że samym w sobie przetasowaniem, co początkiem jakiegoś przetasowania, takim trochę niechlubnym, takim może troszeczkę takim zawierusznym, to by mogło być jakieś dobre słowo. Także od tego sobie zaczniemy i przejdziemy do filmu i w ogóle mówienia, czegoś tam. Więc czasem się ma farta, a czasem się go nie ma. Ja dzisiaj miałem i nie miałem. Dlaczego? Bo wszedł Vaporwave, Minimal Wert na małpę. I zobaczcie, obniżyli cenę airline'a. Smutna buzia, trochę się wydarzyło. Bo był już za 1.56. Miałem wpłacać, nie wpłaciłem. Może na jakiegoś konkursa byśmy go rzucili? Jutro? No bo w sumie czemu nie? Chociaż tych wydatków ostatnio trochę było. No, ale też trochę przybyło, tak? No, no, coś trzeba. W ogóle Black Friday będzie startował miło. Le, oczywiście. Swoją drogą to jest ciekawe, bo ten bonus, jeżeli się wypłaca dobre skiny, wychodzi na plus. Jakby ktoś chciał wiedzieć, jak to mogę napisać na PW, oczywiście zawsze. Lepiej wpłacać skinami, bo w, co ciekawe, skiny zawsze mają taki bonus. To jest najniższy bonus do realnej wartości, jaką mogą mieć skiny. Także ja raczej mówię, żeby wpłacać skinami, ale. Jeżeli ktoś chce gdzieś tam przyspieszyć to, to myślę, że ten bonus będzie ok a z tego raczej nie korzystać. Tak, bym powiedział, że no to już tak, jeżeli na przykład byłby jakiś ciekawy kraw na stronie, coś takiego, ale ten, ten, ten jest jeszcze spoko. Tutaj już tak dla specjalnych y, rzeczy. tego nie promuję wpłacania z kodem Zona. Rozumiecie. Ale z kinami zawsze warto. Yy, także... Lecimy do materiału, a więc yy, o co chodzi? Raczej yy, update'y wychodzą ze środy na czwartek, jeżeli chodzi o naklejki, też no, za chwilę się zaczyna major, ewentualnie może nam wrzucą naklejki dopiero za tydzień, chociaż byłoby to chyba troszeczkę niepoważne przez to, że zaczyna się od 30. No i teraz tak. Ym, jesteśmy w, można by było rzec, przededniu przetasowań na rynku związanych z nowymi naklejkami. Tak, dokładnie. Ym, no i dostajemy obniżki cen skrzynek. No i to by nie było tak wcale takie dziwne, gdyby nie fakt, o, jaką, o jakiej skali mówimy, tak? Ponieważ mówimy o skali dosyć dużej, jeżeli chodzi o obniżkę względem ostatniego, najwyższego poziomu. Tutaj rzeczywiście ten spadek jest, można powiedzieć, no widoczny na pierwszy rzut oka. Tak bym to skomentował. No i pytanie jest następujące, bo to pewnie będzie dosyć, logi... to jest dosyć logiczne pytanie, czyli. Jeżeli wejdą naklejki, które jakiekolwiek przetasowanie na rynku zrobią, i na przykład obniżą wartość skinów, i tak dalej, powiedzmy, to była taka sytuacja. Ostatnia taka sytuacja, że naklejki, które wychodziły, zmieniły wartość itemów na rynku. No to był Paryż. Tylko że Paryż jakby odbierał finansowanie itemów. Kopenhaga już tego nie zrobiła, ponieważ nie odbierała finansowania. Ponieważ itemy, które, w które impaktowała Kopenhaga, nie były finansowaniem dla zakupów. Zwyczajnie. W momencie, kiedy wchodził Paryż, no to dużo było relokacji, takich jakby, nie? że dużo było wysokich cen, które się trzymały przez to, że były wysokie ceny naklejek, więc ludzie je sprzedawali i wdupiali w inne rzeczy. Dużo było wpłat na Steam. Podczas Kopenhagi już tak nie było. Wobec tego ciężko jest zakładać, żeby podczas kolejnego eventu, który miałby zrobić przetasowanie takie, można by było powiedzieć, w cudzysłowie negatywne, czyli takie podczas którego by ceny miały spaść, żeby nagle się okazało, że teraz te spadki zostaną jakoś podtrzymane albo jeszcze nasilone. Z mojej perspektywy najgorsze, co się może aktualnie stać, to jest to, że te ceny, które są dzisiaj, powiedzmy, one. Powiedzmy spadną sobie o jeden stopień, czyli na przykład spadną do poziomu sprzed tygodnia, tak totalnie, że będzie ten sam poziom co przed, yy, przed tygodniem. W ogóle to jest ciekawe, ponieważ na przykład odblokowywałoby to możliwości znowu nakupienia takich skrzynek jak skrzynia rewolucji. To już samo w sobie według mnie brzmi co najmniej apetycznie. Ale nie o, to, nie o to chodzi, żeby te możliwości odblokowywać, bo jeżeli one się odblokują, to będzie to dosyć prosto widoczne. No i wydaje się, że jeżeli taka zmiana miałaby zajść i taka rozszada w ogóle miałaby się wydarzyć, to wydarzyłaby się ona trochę można by było powiedzieć, wbrew rynkowi. Ponieważ rynek wie, że dostaniemy jakieś naklejki. Według mnie nawet wlicza on negatywne scenariusze tych naklejek. No i nie finansuje się ogólnie innymi eventami. Aktualnie rynek nie jest finansowany przez sukces Kopenhagi, gdyż wydaje mi się, że supply samej w sobie Kopenhagi jest na tyle niski, że nawet jeżeli, no to pewnie generuje ona zyski na poziomie, w sensie te skapitalizowane, na poziomie pewnie dziesiątek tysięcy dziennie. Jeżeli chodzi o takie zyski realnie skapitalizowane. Mo może setek tysięcy. Dla takiego porównania, no to 100 tysięcy jest kwotą na rynku Steam, która da radę zasilić. No zobaczcie. Wykresy na przykład tu. No, to, to by była taka kwota, która by była sobie w stanie zasilić pewnie około 5 czy 6 godzin handlu Dreams and Nightmares. To to pewnie byłaby, to by było pewnie cała Kopenhaga. No, a to jest tylko jedna skrzynka, nie? W sensie jeszcze jest skrzynia galerii, jest cała zbrojownia, która wysysa pieniądze i tak dalej. Więc można powiedzieć, że Kopenhaga dzisiaj jest cała kapitalizowana i tak dalej. To, co się sprzedaje na rynku, byłoby w stanie podtrzymać jakąś część tego rynku, jakiś tam mały wycinek w stylu 1% tego rynku przez na przykład 2 godziny. Czy coś takiego, no to w ogóle jakby bez szału. Dla porównania, Sztokholm, który zrobił w yy, piku na pretendentach 70X, który się sprzedawało powiedzmy, nie wiem, na setki dziennie. Yy, no to ta jedna sprzedaż z jednego dnia była w stanie tej jednej kapsuły wtedy podtrzymać ten handel, pewnie, no. Równie skutecznie, co aktualnie e, ileś tam, no choć może w sumie to było i kilka tysięcy skrzynek. Wtedy no, najprawdopodobniej jedna kapsuła, e, jeden handel kapsułą był w stanie podtrzymać ten handel e, skrzynkami na na przykład dzień. Coś takiego. Gdzie to był jeden item? Tam było Rio, Stockholm, Antwerp. E, Antwerp w końcu 10x, który zrobił, no to, to jest Zupełnie inna skala, w ogóle, która się wtedy wydarzyła. Więc wydaje się, że jeżeli dzisiaj ten rynek dupnie jakoś, coś się z nim wydarzy, jakoś negatywnie, to to będzie trochę coś na zasadzie takiej mimowolnej reakcji rynku, że rynek się z tego wstanie i odbije. Tak to nazwę. I jeżeli on nawet spadnie poniżej tego poziomu albo na ten poziom, który był tydzień temu. No to po prostu, według mnie, będziemy widzieli wysokimi poziomami, co ewentualnie można z tym robić i jak można to rozgrywać. Ja oczywiście jestem za tym, żeby tego nie robić, bo to jest bez sensu po prostu. Jeżeli wydarzy się coś na zasadzie, że float nie wliczy tych cen albo wliczy je za mocno, a z tym je wliczy, ale słabiej, ewentualnie z tym ich nie wliczy, i powstanie jakaś tam rozbieżność między tymi dwoma rynkami. To wtedy jestem ja i wtedy ja przychodzę i mówię, ej, bo tu jest dziura, nie? Ta dziura jest do zasypania. I to według mnie jest spoko, ale jeżeli to by się wydarzyło tak, że po prostu ten rynek by sobie powiedzmy, policzył, że. Okej, okay, wchodzi Major, walimy minus 5% i tu i tu, i walimy to wszystkimi współczynnikami i tak dalej. Potem przyjdą strony i one powiedzą, okej, okay, dobra, dostosujemy się do tego. No to z mojej perspektywy, nawet jeżeli tam będą dziury, to one będą zbyt małe, żeby z nich korzystać. Tak bym to uznał. W ogóle też jest ciekawe, że na przykład skiny pospadały. To też jest, jest akurat interesujące, tylko one. To nie jest tak, że skiny pospadały. To jest tak, że one się trzymają na niższych szczeblach wahań. Tak bym to nazwał. Że po prostu, jeżeli wcześniej skin chodził 3,54, to dzisiaj jest postałym 3,50. Albo jest na przykład 350, 340. To są tego typu spadki, które się wydarzyły. Więc gdybym ja miał opisywać w ogóle to, co się aktualnie dzieje na Steamie, nazwałbym to bliżej oczekiwania na to, co się wydarzy. I dopiero wtedy, żeby ten rynek to wliczał, niżeli jakim, jakimś takim aktualnym, aktualną wyceną tej sytuacji. Wydaje mi się, że on raczej do tego nie podchodzi. Ale jeżeli on podejdzie do tego i rzeczywiście zacznie to wyliczać. I w ogóle jakby, wiecie, takie łopatologiczne ruchy się zaczną dziać, to wydaje mi się, że po prostu szybko czas to skoryguje, nie. W sensie to, to jest trochę tak, jak mieliście w FIFA w 2023 roku paczkę Hero wydaną, nie? No, to mieliście Zinole, który chodził po 2 miliony, nagle chodził po 500 koła, czy tam po milion, no nie? Dlatego, że nagle łatwo było go dostać. No ale załatali baga, Zinole wartości nie stracił, i znowu chodził po 2 miliony. To wydaje mi się, że taka najprostsza analogia, dla ten, żeby, żeby to tak zrozumieć, Żeby po prostu, nawet jeżeli dzisiaj będzie trzeba zmniejszyć te ceny, ponieważ ludzie wyjdą ze skrzynek, żeby finansować, chuj wie co w ogóle to jest ciekawe, bo możliwe nawet, że jakaś taka pozytywna wieść yy, o Kopenhadze byłaby bardziej yy, pieniądzożerna, bo skrzynki na przykład stanowiłyby wtedy yy, finansowanie dla inwestycji w Stockholman, czy inne tego typu rzeczy. No może to by było w ogóle yy, coś takiego. Znaczy, oczywiście się śmieję, to nie, to nie jest nic do rozważania, ale yy, no po prostu wydaje mi się, że szybko rynek yy, ewentualnie takie zmiany by, no zasypał, nie? Nie dopuściłby do tego, żeby to się jakoś tam rozwijało długoterminowo. A jeżeli nawet, to co nam do tego? Bądźmy szczerzy, no co nam do tego? Że rynek będzie sobie jakoś tam, wiecie, płynął. Jakimś tam nurtem swoim. Niech sobie płynie, jak ma płynąć. Jak ma się wszystko zjebać o 50%, to niech się zjebie jak najszybciej, nie? Bo potem to tylko tworzy okazję. A jeżeli ma wszystko wyjebać, plus 50%, to też się wypierdala jak najszybciej, nie? Bo też to będzie potem. No to to, no to. to taka idea handlu. Ja tylko zmienię numerek, który wpisuję. Gdzieś tam, nie? To to chodzi. No fajnie tak handlować, nie? A nie inwestować. No to wpiszcie, co się wydarzy. TFTF. Potem tylko będzie trzeba to wszystko kurczę blady zreinterpretować i będzie dobrze. To na tyle, widzowie. Trzymajcie się. Hej.